Cześć, tu Michał Koper z portalu RingPolska.pl. Witam Was serdecznie. Moi drodzy, szybka, niestety kolejna tragiczna, smutna informacja z ringów bokserskich dotycząca sobotniej walki wieczoru gali w Minneapolis, tej, na której Fiodor Czerkaszyn zaliczył swój zwycięski telewizyjno-amerykański debiut. Tam w pojedynku wieczoru tak zwany zwykły mistrz świata WBA wagi półciężkiej David Morrell Jr. zastopował w 12. rundzie Kazacha Aidosa Jerbossanulego. No i niestety powtórzyła się sytuacja z walk chociażby Adonisa Stevensona czy Magomeda Abdusalamowa, bo Jerbossynuly doznał poważnego uszkodzenia mózgu i aktualnie po operacji został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Jest to standardowa procedura medyczna w takich sytuacjach. Często też dodatkowo na przykład otwiera się częściowo czaszkę, żeby zmniejszyć obrzęk, gdyż stan zdrowia poszkodowanego jest wówczas konsekwencją powstałego krwiaka podfordówkowego, więc otwiera się czaszkę, żeby po prostu zmniejszyć ciśnienie. Na razie nie wiadomo, w jakiej kondycji dokładnie jest poszkodowany Kazach. Oświadczenie Premier Boxing Champions, czyli promotorów tej sobotniej gali, brzmi tak. Przedstawiciele TGB Promotions, to jest firma promocyjna, która zajmuje się organizacją gali, są na miejscu z IDOS-em i z bliska monitorujemy sytuację przez wzgląd na prywatność rodziny. Nie możemy podzielić się żadnymi dokładnymi informacjami, ale prosimy bokserską społeczność o dobre myśli i modlitwę. Oczywiście w takich sytuacjach od razu szuka się winnego, no i w tym wypadku na pierwszy ogień poszedł sędzia Tony Wicks, bardzo doświadczony sędzia, który zdaniem obwiniających go walkę powinien był przerwać wcześniej, no bo ten pojedynek po prostu był jednostronny, co miało odzwierciedlenie chociażby w statystykach ciosów. To są zawsze, moi drodzy, bardzo kłopotliwe sytuacje, no bo później mogą się pojawić komentarze w drugą stronę, na przykład, że sędzia przerwał walkę zbyt wcześnie, zwłaszcza gdy nie ma w tej walce wielu knockdownów, jakichś takich przerażających. Ronnie Shields, czyli trener Davida Morrella Jr., czyli zwycięzcy tej walki, powiedział, że on by tę walkę przerwał już po 8. rundzie. Co ciekawe, jeden z asystentów i trenerów poszkodowanego Jerbossanuly'ego także przekonywał już po walce oczywiście, że on chciał ten pojedynek przerwać w okolicach 8-10 rundy. Stwierdził tak: już miałem ręcznik w dłoniach, ale Aidos chciał walczyć dalej, jego główny trener chciałby walczył dalej, ocenił stan Aidosa i powiedział, że wszystko jest ok. Po knockdownie Aidos powiedział, że chce kontynuować i jako człowiek z jego narożnika jestem przekonany, że chciał walczyć do końca. Także tak to, moi drodzy, wygląda na teraz. Aidos Jerbossynuly jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Ciężko wyrokować, co będzie dalej. Jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji ringowej, to pamiętajcie, że sędzia nie ma czasu na analizę, on nie zna dalszego rozwoju sytuacji, ciężko mu jest ją przewidzieć. On po prostu musi oceniać sytuację na bieżąco, a Tony Wicks widział w swoim życiu mnóstwo walk prowadził. No i dodatkowo sędziowie często spotykają się z krytyką, że zbyt wcześnie przerywane są walki. Mówi się im, że odbierają komuś tam mistrzowską szansę. To po prostu łatwo być mądrym po szkodzie. Najważniejsze jest jednak teraz to, by Jerbossynuly wrócił do zdrowia, choć rokowania niestety w takich przypadkach nie napawają optymizmem, znając oczywiście doświadczenia z przeszłości. Na przykład Pritchard Colon do dziś nie jest w stanie normalnie funkcjonować, nie jest w stanie nawet sam stać. Podobnie Magomed Abdusalamov, jedynie Adonis Stevenson z tych ostatnio ciężko poszkodowanych, oczywiście wyjmując z tego przypadki śmiertelne, jakoś doszedł do siebie, choć wieści ze szpitala też początkowo były zatrważające. Miał operację mózgu, tam pojawiły się informacje o paraliżu, o stracie zdolności do mówienia, o stracie słuchu, miał otwieraną czaszkę, oddychał też przez tracheotomię, także tam wyglądało to wszystko tragicznie. Dziś Adonis Stevenson jest naprawdę dość sprawnym człowiekiem jak na taki ciężki wypadek, natomiast te pozostałe przypadki naprawdę skończyły się smutno, jeśli nie tragicznie, także trzymajmy kciuki, żeby Aidos Jerbossynuly do zdrowia doszedł. Boks niestety to nie jest łatwy sport. Na razie tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.